Hej, z tej strony witam was za ten SN7 w kolejnym odcinku z New Super Mario Forever 2012. W porządku, pora na świat czwarty. Tutaj był Toad, ale już z nim porozmawialiśmy pod koniec poprzedniego odcinka, więc idziemy do 4.1. Podziemna jaskinia. Underground. Chyba nie ma znaczenia, którą rurą przejdziemy, ale lubię taką górną przechodzić. Bierzemy, czemu nie? No, żeby nie obrywać własną bronią, co? Czy jesteśmy w stanie tu przejść? Chyba nie. Dobra, no to idziemy dołem. No, kolejne. Ciężko jest czasami odróżnić te rzucające motkami kupy paratrupy od tych zwykłych kup paratrup, co sobie posuwiszą w powietrzu. Więc trzeba uważać. O. Dobra, już przynajmniej się skończyły. O, weźmiemy. Cześć. O cholera. Aż gaz powolniła. Z tych emocji. No, mamy manszery. Nasze się nie podskakują jak nipe planty. Z drugiej strony chyba w ogóle się ich nie da zniszczyć. Nipe planty możemy pokonać. Majo, mam dla ciebie złą wiadomość. Musisz zdobyć tego ognistego kwiatka i spróbuj go nie stracić, gdyż będzie ci potrzebny, żeby pokonać ten etap. Po drodze spotkasz masę przeciwników nie do przeskoczenia. Musisz ich pokonać używając ognistych kul. Jeżeli stracisz ognisty kwiat, nie będziesz w stanie pokonać tego etapu. Nie jestem fanem czegoś takiego. No jak widać, mamy spam nipę plantami. No i musimy je zabijać, bo inaczej nie przejdziemy bez utrzymania obrażeń. No jak dla mnie, no jest to dość, no dziwne. No nie ma nawet w tym wyzwania, no po prostu nawalamy kulami ognia. No nie ma opcji, żeby te nipę planty do nas dotarły. Chyba, że sami w nie biegniemy. No ale z drugiej strony, jak już właśnie stracimy power-up, to koniec. No i w tym momencie to już tylko możemy się zabić. Chyba, że jeszcze spróbujemy przebiec na klatkach nietykalności. Zanim znowu oberwiemy. A tutaj zakładam, możemy już przeskoczyć. No jest to według mnie dziwny gimmick. Wow, trafiamy w to samo miejsce. Z jakiegoś powodu za każdym razem checkpoint się resetuje. Nie wiem dlaczego. Chyba, że to jest tak naprawdę inne miejsce. Ojej! Bazy bitu. Przestrzeń może taką osobistą mi daje, nie do mnie lecisz od razu. Co tu się stało? Nie wiem. O, tutaj może Hammer Suit będzie przydatny, bo możemy trafić te kupy, jak są zasunięte. Wydaje mi się, że trochę lepiej się rzuca tym Hammer Suitem niż Mario Forever. Chociaż te hitboxy są dziwne. No jak widać, przelatywało przez te kupy, i tak nic im nie robiło. Musi tak przelecieć idealnie przez specyficzny ich punkt. A, Buzzy Bee tu nie pokonamy tym, okej. Okay. Jedynie bym się przyczepił, że strasznie wysoko rzuca mają te młotki. Jak wróg jest blisko, to praktycznie nie da się go trafić. No, tu by się przydało przyjść. Okej. Tak wygląda, jakby coś na górze mogło być, ale nie ma opcji, żebyśmy tam dotarli. Co prawda jest proper mushroom, z tego co wiem, w tej grze, ale jeszcze nie uświadczyłem. Być może w późniejszych światach będzie. A,
Jakby co, możemy tutaj wrócić z ciekawości i zobaczyć. Co tam będzie? Dobra, tak czy inaczej, pierwszy poziom za nami. Z tego co wiem, nie będzie jakoś strasznie dużo etapów w tym świecie. Grzybowy domeczek. Hmm. 150 gwiazdek, ile ja mam? 137. Jeszcze nie jestem w stanie otwierać takich skrzynek. Zastanawiam się jednak, czy opłaca się otwierać takie skrzynki, czy może jednak lepiej otworzyć powiedzmy 3 skrzynki za 50 gwiazdek i mieć 3 power-upy zamiast tego jednego. Chyba, że tam na przykład w takiej skrzynce za 150 gwiazdek mamy 5 power-upów. Pan Chmura atakuje, czyli Lakitu to jest Pan Chmura, okej. Okay. Cześć. Pa. W oryginale Mario Forever Lakitu nas nie może zranić, jeżeli nas dotknie. Mam nadzieję, że tak jest też tutaj, ale... jakoś tak podejrzewam, że jednak tak nie jest. Teraz pytanie za 100 punktów, czy ten Lakitu wróci, czy już mamy go z głowy na zawsze? Pamiętam, że w poprzednim świecie była duża ryba, która chciała nas pożreć. Jak już ją raz zabiliśmy, to nie wracała przez cały poziom, co czyniło ten etap trywialnym właściwie. A czy tutaj też tak jest, zobaczymy. Oj. No chyba jednak nie daje nam to obrony przed ogniem. Pamiętam, że Hamysu niektóry grał dawał nam obronę przed ogniem, jeżeli kucnęliśmy. Ale tu zakładam, tak nie ma. Cześć! Ojej! Co za gorące powitanie. Przepraszam. No skoro tam są te roślinki... Oj. No, dobra, i tak zrobiliśmy gwiazdki. Skoro tam są te roślinki, to muszą na czymś być, czyli możemy skoczyć tę przepaść, prawda? Tak. Dobra, już możemy pójść tędy, zakładam. Nic tu nie ma. No, chyba koniec poziomu. O, wyjątkowo nic nie ma tak na prawo, żadnej przepaści. Ani ściany. Po prostu jest koniec ekranu. No i goni mnie ten bro. O nie! No, jednak uciekł. Boi się nas. Skradanie. Udało nam się przekraść jej, ale dobra, chcę je zabić. Eu, eu? Okej. Okay. Firebro nie powinny być takie złe, zakładam. Przynajmniej w Mario Forever to jest jeden z łatwiejszych mobów, jeśli chodzi o brosy. Oj, chyba, że w ciebie tak wejdzie. A to dlatego, że możemy skoczyć na niej i wtedy nie mogą nas trafić. Dobra, weźmy. Jak to mówią, ogień zwalczaj ogniem, co? Nie lubię, jak podskakują. Tak samo nie lubiłem w oryginale Mario Forever, jak brosy podskakują. To jest najgorsze, jak chcesz skoczyć na brosa, on postanawia też w tym momencie skoczyć i obrywasz. Dobra, udało się. Myślałem, że to był jeszcze jeden bros na górze, ale być może umarł wcześniej od kuli ognia jakiejś. No. Dobry power-up. Bierzemy, jasne, czemu nie. Niebezpieczne, ale przyjemne. No, jak miło, że się tu możemy odbić. O nie, ja nie chcę tego. Chyba, że obewiemy jako dodatkowe trafienie. Chociaż wciąż nie wiem, czy bym chciał. O, mamy Gargantua. Kupy, co? Nie, możemy je zabić, dobra, bo tak... Jak nie możesz nic zrobić przeciwnikowi...
pociskiem to jest jakby inny efekt. A był taki efekt, jakby rzeczywiście obywał. Po prostu musimy naprawdę sporo go trafić, żeby go tym zabić. Przepraszam, to nie był Gargantua Koopa, tylko Sledge Bro. Ponieważ Gargantua Koopa to były duże kupy, ale po prostu, że kupy, jak... kupy trupy, a nie na zasadzie te, co rzucają młotami. To są Sledge Bro. I bardzo ich nie lubię, ponieważ mogą cząść ziemią. I Mario wtedy jest ogłuszony przez chwilę. Widzę, że to jest tak samo jak w Super Mario Bros. 3. Ale być może ci przeciwnicy byli też w New Super Mario Bros. Którymś. Ogólnie w Super Mario Bros. 3 świat czwarty to była taka duża wyspa. I tutaj też mamy właśnie takiego dużego przeciwnika, więc być może też w jakimś stopniu ma to być nawiązanie do tamtego. O! Mój ulubiony blok, co? Uwielbiam, jak się nas boi, jak tak jesteśmy przy nim. Checkpoint. O! Aj. Kompletnie zwaliłem ani słowa. Dobra, byle nie umrzeć, zakładam. O, Fuzzy, tak? Pamiętam, że był taki wróg Super Mario World. O dziwo, możemy go pokonać kulą ognia. Patrząc na takiego przeciwnika, abyś raczej się spodziewał, że nie możesz go pokonać taką kulą ognia. Tylko najwyżej, nie wiem, Hammer Suitem. Czy czymś mocniejszym, ale nie. Jak widać, zabijamy go tym. Tak długo jak mamy power-upa, no to te przeszkadzajki są dość łatwe dla nas. Dobra. Spróbujmy doskoczyć, co? Okej. To był poziom czwarty. Swoją drogą, z tego co wiem, tu na mapie świata jest Toad. Po prostu w wodzie. Nie wiem dlaczego. Myślałem, że być może jest jakieś tajne przejście, ale patrzyłem na różne filmy. Nic nie wiedziałem, co by wskazywało na tajne przejście. Jeżeli ktoś coś wie o jakimś sekretnym przejściu, to proszę, żeby może powiedział. Byłoby miło. Strachliwa jaskinia. Ale podejrzewam, że po prostu Buziol przez przypadek dał tam Toada. I tak został. W takim pierwszym świecie był to na takiej wysepce, ale właśnie, to była taka wysepka tam dalej, którą mogliśmy zobaczyć, a nie na zasadzie, że po prostu Toad był w wodzie. No, jeszcze wyżej. Dzięki. Oj. Dobra. Udało się. Uwaga, bo duchy. Słabo je widać strasznie. Ale są. No. Bo to były te bloki, zakładam. Chyba, że rzeczywiście są jakieś tajne przejście wymagające zielonego switcha. No. Znowu nasz ulubiony efekt wyskakiwania z wody. Dobra, bierzemy checkpoint. I tu jest kolejny checkpoint? Wow! Trudny był ten fragment, muszę przyznać. Dobrze, że jest checkpoint. Nie chciałbym go powtarzać. O. Musimy powoli płynąć. Nie ułatwia to sprawy, że strasznie mało widać. O, na przykład tutaj nic prawie nie widać. A wrogowie to chętnie wykorzystają. O, dobra, one up. Zakładam, tędy nie przejdziemy, co? To znaczy, można by przejść w sumie. Bo to chyba po prostu by cię zraniło, ale mógłbyś dalej płynąć sobie. Ale wciąż, jeżeli możemy ominąć, to chyba lepiej ominąć, prawda?
Być może musimy przepłynąć dołem na modłę Super Mario Worlda. Nie wiem, ile możesz być pod ekranem w tej grze, ale chyba dość długo. Bo pamiętam, w poprzednim świecie spadłem dość nisko pod ekran i udało mi się jeszcze wyskoczyć bez zginięcia. Już tak byłem naprawdę nisko. Ale wolę tego nie sprawdzać, jeżeli nie muszę. No tutaj niestety nie przyspieszymy tego. Raczej wątpię, żeby się dało zabić tych przeciwników. Kulą ognia. Jeżeli czymkolwiek się da. O. Dobra. Przynajmniej przy Seeking Boo Buddies możemy szybciej przepłynąć. Jest tam coś na górze? Nie. Bo mamy też szpary. Nie wiem, jak będzie potem, ale na razie Seeking Boo Buddies są dość łaskawe, bo jest ich tylko kilka. Dużo miejsca jest, żeby przepłynąć między nimi. Na ogół to w innych grach jest na zasadzie malutko tego miejsca. Musisz praktycznie czekać, żeby przepłynąć bez otrzymania obrażeń. No tak, z widocznością tutaj jest dziwnie. Czasami jest dobra widoczność pod wodą, czasami mała. Tak losowo jest fioletowo, czasami nic nie widać prawie. Ale dobra, udało się stąd wydostać. Piąty poziom. Dom Grzybciusia! Siema, pokaż mi swoje towary. No możemy tak się tu wdapać w sumie pro forma. Chyba, że masz mi coś do powiedzenia, nie? Oto. Tanuki suit! O! Potężny power-up. Dziękuję bardzo. 4-6, tak? Dobra, najpierw się zajmijmy bossami, zakładam. Albo raczej Jelekto się zajmijmy? Hmm. A. Nieważne, już tu są. Zabiłem wszystkich przeciwników i nic. Możliwe, żeby coś tam było na dole? Dziwne. A, bo gra traktuje te Jelekto jako przeciwników, tak? Tak zakładam. No ale nie dałoby się ich chyba zabić. Czyli chyba musisz tutaj zebrać żetony. Czy da się jakoś pokonać Jelekto w tej grze? Czy był jakiś po prostu Fireblock, którego ominąłem? Nie wiem. 4-7. Schodami do góry. Możemy od razu zobaczyć 4-8. Z górki na pazurki. Przesuń zamknięte. Nie wydaje wam się, że to powinno być na odwrót, że w tym momencie z tej rury tu wychodzimy, idziemy na lewo. I też taka nazwa z górki na pazurki, to byś się spodziewał, że będziesz na jakiejś górze zjeżdżał czy coś. Chociaż w tej grze się nie da zjeżdżać, a szkoda. No nie, Sledge Bro. Swoją drogą uciekaj mnie, czy dałoby się, żeby oba Sledge Bro w to samo miejsce poszły? I co, wtedy miałbym podwójną walkę z nimi? Bardzo możliwe. Chociaż raczej etap by nie był nagle podwójny, to pewnie po prostu od razu by mnie zaatakowały po pokonaniu innych. A, ten power up. Jest to jeden z power upów, który nazywam dodatkowym trafieniem dla gracza. O, Mario mówi no! O, właśnie dlatego nie jest to przeciwnik, którego można lekceważyć, co? Kocham ich animację śmierci, tak. Dobra.
To wygląda, jakby w sumie Majo kopnął skorupę do wody. Co tam? 4-7, 4-8, 4-9. Grzybowate skakanie. Okej. Okay. Już widzimy zamek. Nie mamy autosko. Wszyscy kochamy, prawda? I możemy zauważyć, ile mamy czasu. No trochę to zajmie, ale pamiętam, że w oryginalnym Mario Forever też był długi autoscroll w którymś świecie. W czwartym? Aha. A ten drugi w fuzji co, obrywał wcześniej? Nie wiem. Co, ogonem możemy też pokonać? Możemy. W sumie ogon może będzie bardziej użyteczny w tym poziomie, bo dużo to nie będzie skoku nad przepaścią. Podoba mi się ta muzyka. I tak, ogona nie można lekceważyć. Czemu jak skaczemy, pogłębia się ten efekt mroku wokół? Taka obramówka jest, teraz już nie ma. To jest Fire Flower. Nie, zostawmy na razie. Raccoon Mario. I tym możemy pokonać fuzję, a ogon nam się przyda. Żeby nie spać przepaść. Możemy nawet atakować kucając. Wow. No jedyne czego ten power-up nie ma, to możliwości lotu, jak w Super Mario Bros. 3. To byłby najmocniejszy Raccoon Mario ze wszystkich. To raczej wyjątkowo bardziej ofensywny power-up niż taki defensywny do eksploracji. Checkpointów nie ma, zakładam, żeby się popsuły w autoscrollu. No i to jest właśnie problem, prawda? No bo to jest to nawet nie trudny, ale długi autoscroll. Czyli umrzemy pod sam koniec i... dupa, wszystko od nowa. No, trzeba mieć na uwadze, że jak zabijemy w ten sposób kupy, nie możemy już użyć ich skorupy. Chociaż nie jestem fanem używania skorupy w tej grze. Ponieważ nie możemy ich chyba nosić w ogóle, tylko Mario od razu ją kopię. Ja kopię ją w specyficzny sposób. Że łatwo jest oberwać przez przypadek. Co do tego uwaga, bo jeszcze Monty Mole. Na szczęście ogon sprawdza się i na nie. Było 700 ileś sekund tych Mario Foreverowych, tak? Teraz jest 300 ileś. Okej, czyżby to był koniec poziomu? Okej, udało się. Na szczęście nie był to aż tak długi poziom, jak licznik czasu sugerował, ale wciąż trochę zajął. 4-9, 4-10. Pałac Grzybisława IV. No, no i chyba w tyle, jeśli chodzi o te poziomy, z tego co widzę. No dość specyficzne, że tak mało, prawda? Patrząc na te wszystkie poprzednie światy, gdzie ich było dużo więcej. Chyba, że czegoś nie znaleźliśmy. Jak mówię, jeżeli ktoś wie o jakimś jeszcze tajnym przejściu, to śmiało. Będę wdzięczny.
Może rzeczywiście da się dojść do tego Toada, ma coś do powiedzenia. W stylu Peach jest gorąca. O, dostajemy tutaj Fireflowera. Okej. Okay. Być może by się przydało te zasłony dać trochę wyżej jeszcze. Zostawmy na razie jaką mają może. Majo, proszę, pomóż nam! Statki Bowsera atakują naszą krainę! Tak, wiem. Zobaczymy jak z airshipem. A, chyba też wiem dlaczego ten świat się taki wydaje krótki. Nie było żadnego zamku. W poprzednich mieliśmy zamek, tutaj mamy po prostu airshipa. Zobaczymy jak tu jest airship. Znowu autoscroll. To może jednak, wiecie, może ten świat jednak nie będzie taki krótki jak mi się wydaje. Skoro mamy dwa autoscrollowe poziomy. Podoba mi się, że Mario tak po prostu pokonuje tego Bazybitu stojąc i nic nie robiąc. Co te memy Luigi wins by doing absolutely nothing. Ale widać Mario też posiada tę zdolność. O, w przypadku Bazybitu zostawiamy skorupę przy użyciu ogona. Mamy duże bile. Podoba mi się ich animacja wychodzenia, nie są od razu tak wyszczywywane. Tylko jednak widać, jak tak powoli się wysuwają z tej armaty. Czy my tu zdążymy w ogóle? Chyba zdążymy. Jak to mówił słynny grecki filozof, już nie ma gdzie spierdalać. Może to mówi słynny grecki filozof? Wymagał rozbiegu. O jest. Nie wiem, czy jak ten build wychodzi tak powoli, to nas już może zranić, czy dopiero jak w pełni się uformuje, to nas może zranić, wolę nie sprawdzać. Tu pusto, podejrzane. Dobra, niech on już wyleci, co? No jest. Jak jest tak pusto, to na ogół mi się kojarzy, że już jest końcówka, ale coś za szybko jak na to, ile mamy czasu. Okej, dziękuję. Nie, to widzę, że to był taki, jakby powiedzieć, midpoint, to chwila na odpoczynek. Ale jednak jeszcze nie jest to koniec. Mam nadzieję, że Rocket Engine nie może w moją stronę teraz strzelić, chyba nie. I tu się okazuje, że teraz te wilniki nas ranią. A nie możemy was pokonać w ogóle, co? Przynajmniej nie ogonem. No zakładam, że trochę byłoby za mocne, bo ogon mógł absolutnie wszystko zabić. Żeby się okazało, że Bum Buma one-shotuje. Czyli zabija natychmiast. Tak, przepraszam, czasami wtrącam takie angielskie słowa. Bo grałem też pewne gry, które są te właśnie anglojęzyczne terminy, więc mi się już tak po prostu kojarzy. I mówię. Dobra, no. Już 400 jeszcze zostało. Jeżeli to będzie jak z tamtym autoscrollem, no to za chwilę powinno być jakieś zakończenie poziomu. No chyba są drzwi. I co, żadnego checkpointa nie ma? Chociaż w sumie możliwe, że no... Że to jeszcze nie jest Bum Bum, nie wiem. Bum Bum. Nie widzę go. To zły znak. Problem jest taki, że jeżeli przegram na niego, to chyba cały etap od nowa muszę przejść. Więc wolę to robić ostrożnie. Ojojoj!
Dobra. Już używał tego ataku kiedyś, ale tylko raz pamiętam go użył i nie trafił. Okej. No! Bez jaj. Powinien jednak mieć jakiś czas, kiedy używa tego, a kiedy nie, a tak nie na zasadzie. Od razu po kolcach kolejne kolce, przynajmniej miałem takie wrażenie, ale okej, udało się. No, w sumie to był łatwiejszy rzecz niż ten w trzecim świecie, po prostu dłuższy, bo autoscroll, no. Gratulacje, pokonałeś mapę. Ale przyjemnie mi się grało, bo to był taki dość krótki świat, taki lekki, łatwy i przyjemny. Nie na zasadzie, że strasznie wydłużony, jak te niektóre poprzednie światy, tylko tak, króciutki. Prosto do rzeczy. Okej. Skąd tu się wziął Lucky Two? Nie wiem. Ale no teraz, no to nie właśnie co w tym momencie. Bo chciałbym przejść cały świat od nowa, tak? Chciałem po prostu przejść pierwszy poziom, żeby się zapisało. Nie sądziłem, że od razu Lucky Two to jakiś będzie. Co drogą jakiś nowy Lucky Two. Właśnie nie, czy w tym momencie po prostu nie zakończę odcinka? Dobra. Już się daliśmy złapać, to trudno. Nie sądziłem po prostu, że tak od razu jakiś przecinek będzie. A. Okej. Okej. Boże! Czy ja mogę po prostu zapisać to? Okej. O dobra, poszedł sobie, super. To jego zostawimy na później. Okej. Nie wiem, Buzio, może jednak przecinicy powinni być trochę dalej, a nie od razu na początku świata, no co ja tam wiem, nie? Dobra. No to... sorry, no niestety nie wiedziałem, że tutaj będą te Lucky Two, więc jednego pokonaliśmy, drugi tam będzie gdzieś dalej, na kolejny odcinek. No to ja w tym momencie przejdę pierwszy poziom, żeby się zapisało, no bo jak wiemy, gra jest dość popsuta i się może nie zapisać. No nic, w takim razie, dzięki za oglądanie, pora na pakiet pozdrowień, pozdrawiam te osoby. Pola Kuczaba, Wojta Zadosła, Domagała, Dej 52, Nowy Wi-Fi, Peso, Lito, Begins, Mardu, Hedgehog, Peker, Perbes, Neso, Inks, Inszczach, Bez Nazwy, Lemix, Lipomidor, Cross of Game, Pierre, Piotrarun, Kini, Jutum, Nichoa, XKMX, Magandrzyk, Nazisa, Kuprzy, Kresk 11, Kresk 11, Batek ADM, Spaki, Patrzy, Fire, Perjusz, Fortin, Nawizier 6, Szymecze, Permik, Agens, Dano, Demos, Ustarpienio, Tomek 839, 839, Banax 106, Fibusa, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Krafto, Anazys, Maska, Talorfer, Michael, Sarah Fox, Zosia, Zechmin, 11, Radeczki, Zero, Kresk 38, Fib, Polska, Iwsie, Banax, Marka, BWM, Kenzo, Kresik 89. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!